Senat Państwowej Szkoły Wyższej w 2005 roku na wniosek świętej pamięci rektora Józefa Bergiera nadał imię naszej uczelni papieża Jana Pawła II. Postać papieża Jana Pawła II jest bardzo ważna dla naszych studentów. Doskonale znamy jego historię i przemyślenia. Nieraz sobie wspominamy jego myśli, które ukierunkowują nas do dalszego działania, rozwijania się. Jesteśmy dumni, że możemy studiować pod patronatem papieża Jana Pawła II. Patron, tak wspaniały człowiek, to przykład, wspaniały przykład dla naszych studentów. Postanowiliśmy uczcić 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II poprzez zorganizowanie sympozjum międzynarodowego w naszej uczelni. Niestety, sytuacja, jaką mamy obecnie, zmusiła nas do przełożenia tej uroczystości. Ale niewątpliwie i pracownicy, i studenci naszej uczelni myślą o naszym patronie, biorą z niego przykład i jest on na co dzień dla nas dużą pomocą i wsparciem. Czy papież jak był mały, to czy się bił z chłopakami? Może nawet z dziewczynkami też. Czy papież lubi szpinak? Szpinak? Jak mi dadzą, to jem. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, ale już prawie, że koniec. Trzeba też, żebyście czasem tak otworzyli ucho i posłuchali przez te 1500 kilometrów, jak tam papież do was mówi: szczęść Boże! No i tylko tyle, żebyście tak odpowiedzieli i wystarczy. Amen.